Wygraj insert do Dune Imperium od drewno. Świetne cyfrowe planszówki w mega promocja, Premiera Star Wars Unlimited. Bale i skandale, czyli gratka dla fanów licytacji już w przedsprzedaży. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku, serdecznie zapraszam. Witajcie w 116 odcinku planszówkowych newsów, a oto lista ostatnich 10 subskrybentów. Zanim zaczniemy to najpierw sprawdźmy co działo się na kanale. Sprawdzam mega zestaw do gry Star Wars Unlimited. W tym starter pack dla dwóch osób, oficjalne dedykowane pudełko do gry, akrylowe żetony, koszulki i otwieram trzy booster paki, a w nich miałem naprawdę farta i trafiła mi się karta za kilkaset euro. Podsumowałem luty z moją grą miesiąca. Rozegrałem z Kubą batalię o śmierci i życie w grze Dracula vs Van Helsing, gdzie do samego końca nie było wiadomo kto wygra. Zajrzałem do pudła edycji wspieraczkowej Lords of Ragnarok wraz z Celami rozszerzonymi i figurkami terenu. Niektóre elementy robią wrażenie, ale nie wszystko mi się podobało. Jeżeli jeszcze nie widzieliście któregoś z tych filmów, to zachęcam do nadrobienia materiałów. Zanim ruszymy dalej, to czas rozwiązać konkurs z poprzedniego odcinka, a wiem, że bardzo czekacie na wyniki. A pytanie brzmiało, jaką grę od Portal Games planujesz kupić w tym roku i odpowiedź krótko uzasadni. Także świetna nagroda Circadians Łatcheosu wędruje do. Moje gratulacje odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo, a o tym jak wygrać inserty do Dune Imperium przekonacie się za chwilę. A teraz bez dalszego przedłużenia zostaw suba i dzwonek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Krótkie intro i zaczynamy! Wydawnictwo Galacta ogłosiło Mistrzostwa Polski 2024 w grę Katan. Finał zostanie rozegrany podczas wrześniowego Galacticonu, a dwie pierwsze osoby poza nagrodami rzeczowymi dostaną bilet i szansę na wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata i walce o świetne nagrody. A jeżeli chodzi o eliminację, to listę wydarzeń znajdziecie na stronie galakty. Linka zostawiam w opisie. Gra Train Rush od MTE Games. Na dzień pisania newsa gra zebrała 13 tysięcy euro z 45 tysięcy potrzebnych, aby ta gra miała szansę się ukazać. Zostało jeszcze 16 dni kampanii, a wsparcie zaczyna się od 79 euro na 110 euro kończąc za wersję deluxe. W grze wcielacie się w liderów frakcji i rywalizujecie o wpływy w trzech regionach. Będziecie dowozić surowce swoimi lokomotywami i wnosić budowlę, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Gra jest niezależna językowo, jak zakupicie ją, Podczas kampanii i wybierzecie język polski, dostaniecie w pełni spłaszczoną instrukcję. Jeżeli jesteście ciekawi, co należy zrobić, aby wygrać insert do Dune Imperium od Red Rewno, to już pędzę z odpowiedzią. Po pierwsze konkurs jest tylko dla subskrybentów kanału, dlatego jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest na to odpowiedni moment. A teraz odpowiedz w komentarzu na pytanie, do jakiej gry z Twojej kolekcji najchętniej dokupiłabyś, dokupiłbyś insert? Odpowiedź krótko uzasadni. A kto wygrał, dowiemy się już w 117 odcinku planszówkowych newsów. A regulamin zostawiam w opisie tego filmu. Powodzenia. Gra Kraken od Lucrum Games. Jest to gra od 5 do 11 osób, od 45 do 90 minut oraz od 12 roku życia. W sklepie wydawcy gra kosztuje 150 zł, a premiera jest przewidziana na 6 kwietnia. To gra dedukcyjna z ukrytymi rolami oraz trzema asymetrycznymi frakcjami. Wszyscy gracze mogą siedzieć w tej samej łodzi, ale chcą nawigować w różnych kierunkach. Lojalni marynarze muszą bezpiecznie sprowadzić statek na stały ląd, podczas gdy piraci starają się potajemnie wmanewrować statek w trójkąt bermudzki. Celem gry jest nawigacja statkiem w kierunku ostatecznego celu, co byłoby łatwe, gdyby tylko gracze nie byli podzieleni na trzy różne frakcje: Unmatched, Wschodzące Słońce od Ogry Games. Jest to gra dwuosobowa od 20 do 40 minut oraz od 9 roku życia. Cena tej gry w sklepie ogrów to 105 zł, a premiera jest przewidziana na czerwiec tego roku. Bohaterowie dostępni w tym zestawie to wielki wódz słynny strateg, jeden z najbardziej znanych dajmów w historii Japonii, Oda Nobunaga, w asyście swoich gwardzistów. oraz kobieta samuraj, legendarna Onna Musza Tamoe Gozen, mogąca stawiać czoło nawet bogom i demonom. Bale i skandale od wydawnictwa Muduko. Jest to gra od 3 do 5 osób na około 20 minut oraz od 10 roku życia. Cena tej gry to tylko 45 zł, a premiera jest przewidziana na 3 kwietnia. To polska edycja gry High Society, jednej z najlepszych gier licytacyjnych. W trakcie rozgrywki wcielasz się w uczestników wspaniałego balu zorganizowanego przez władcę Wielkiej Prapuszczy. Będziecie składać obietnicę arystokratycznym gościom z całego świata, by wkupić się w ich łaski i zapewnić sobie ich przychylność. Kapitan Flip od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 5 graczy na około 20 minut oraz od 8 roku życia, a jej cena to 85 zł. Cała gra opiera się na umiejętnym łączeniu efektów i podejmowanie dobrze skalkulowanego ryzyka. Wszystko sprowadza się do dwóch decyzji: czy odpowiada nam wylosowana postać oraz gdzie ją umieścimy. Dzięki możliwości odwrócenia kafelka, gra nabiera interesującego charakteru. Zamiast nas od wydawnictwa Lucrum Games. Cena tej gry to około 115 zł. To gra typu deck building i zarządzanie zasobami z oryginalnym i intuicyjnym systemem combo, w której każdy z graczy prowadzi plemię mał. Wirtualna rewolucja od Szachel Games, a jej cena to 175 zł. To gra, w której wcielisz się w szefa międzynarodowej korporacji produkującej wirtualne światy. Po bezlitosnej walce z konkurentami, z których każdy jest bardziej skorumpowany od poprzedniego, próbujesz przyjąć kontrolę nad Neo-Paryżem i rynkiem. Wirtuali. Mała karczma od wydawnictwa Rebel, a cena tej gry to 53 zł. To prosta gra karciana, pełna negatywnej interakcji, w której staramy się tak rozmieścić napływających do lokalu gości, by to przy naszym stoliku znaleźli się ci, którzy zostawią największe napiwki. Gra Raucha od wydawnictwa Galakta, cena tej gry to 130 zł. Rozgrywka w grze Raucha trwa 12 tur. Podczas każdej z nich gracze będą wybierali karty biomów i kładli je na swoje plansze, co zapewni dodatkowe bonusy pod koniec tury oraz przy punktowaniu, które odbywają się co trzy tury. Mindbag ponad wieczność oraz Mindbag ponad ewolucję od wydawnictwa Portal Games. Cena każdej z tych gier to 50 zł. W Ponad Ewolucję potwory ewoluują do potężniejszych, bardziej rozwiniętych form, a w Ponad Wieczność potwory również działają ze stosu kart odrzucony. Obie wersje możesz albo grać oddzielnie, albo połączyć z Mindbagiem. Star Wars Unlimited: Spark of Rebellion od wydawnictwa Rebel. A koszt starter paka dla dwóch osób to 115 zł. To strategiczna gra karciana w typie TCG, w której gracze wcielają się w rolę liderów, którzy gromadzą swoje siły, by stoczyć walkę o bazę przeciwnika. Potęgę graczy reprezentuje talia 50 kart zbudowana z jednostek zdarzeń i ulepszeń. Sagrada wraz z dodatkiem jeszcze więcej szkła wydawnictwo Fox Games. Raga Caputregni za 129 zł w sklepie Aleplanszówki. Nemezis Lockdown 33% taniej, więc za 389 zł również w Aleplanszówkach. Terrakotowa Armia 34% taniej, czyli za 107 zł w sklepie grybezprądu.eu. King Domino Prehistoria tylko 70 zł w Aleplanszówkach. Boon Lake 80 zł, czyli 51% taniej w sklepie Graszki.pl. Park Savanna tylko 60 zł w sklepie Ale Aleplanszówki. Widać niektóre sklepy wiosenne promocje biorą na poważnie. A w tym dziale troszeczkę tych gier się nazbierało i myślę, że nie jeden z was doda troszeczkę z nich do koszyka. Forde King 2 20% taniej, czyli za 76 zł. Na skrzydłach za połowę ceny, czyli za 30 zł, a dodatek również macie w promocji. Dorf Romantik obniżka 30%, co daje 36 zł. Kaliko minus tylko 10%, ale zawsze coś i wychodzi wtedy 54 zł. A talisman wjeżdża na białym koniu i jest tylko za 6,40 Angielska edycja. Formacji Marsa minus 50% i wychodzi wtedy tylko 46 zł, a Gremlins INC za 12 zł. Myślę, że warto spróbować. Gra o tron w angielskiej wersji językowej 50% taniej, przecena z 92 na 46 zł, Blood Bowl 2 za jedyne 12 zł. I na końcu mam jeszcze DICE Legacy 75% taniej, co wychodzi 16 zł. No cóż, tyle przygotowałem dla Was w najnowszym odcinku planszowkowych newsów. Powodzenia w Konkursie, ponieważ wiem, że insert do Diony Imperium na pewno bardzo się Wam przyda. Wielkie dzięki za oglądanie, i do następnego!